Siemano, witajcie tutaj Wujon Team! I dziś będziemy rozwalać tego ogromnego minecraftowego Steve'a tymi wszystkimi autami. No dobra, może nie wszystkimi, bo by nam to zajęło całą wieczność, ale wybierzemy najlepsze auta, na przykład, o właśnie, ta ciężarówka z tym drewnem fajnie będzie pewnie wyglądała wjeżdżając w tego ogromnego Steve'a. I właśnie ten minecraftowy Steve, o właśnie, spójrzcie, taki ma efekt, że potrafi się obronić tym kill-offem. Więc jak będziemy w niego wjeżdżać, to nie będzie tak łatwo. Może na sam początek weźmy sobie właśnie tego tutaj widłaka, który wręcz czeka na to, aż wjedziemy w tego ogromnego minecraftowego Steve'a. Ja sobie tutaj troszeczkę nakręcę, troszeczkę do tyłu podjadę, okej. Oj! Przepraszam, przepraszam, nie chciałem w ciebie wjeżdżać. No i co, słuchajcie, ruszamy na tego ogromnego minecraftowego Steve'a i mam nadzieję, że go rozwalamy. Za 3, 2, 1, let's go! Włączamy też od razu nitro. I uwaga! Obronił się, widzowie! Minecraftowy Steve się obronił. Czekaj, czy to jeszcze jeździ? Jeździ! To możemy go podkopywać od dołu, spójrzcie. Możemy go całego rozwalić tutaj od dołu normalnie. Żeby, wiecie, opadł z nóg normalnie. Ojejku, jejku, co tu się wydarzyło? O nie, wybuchło i słuchajcie, nie mogę już więcej się ruszać, spójrzcie, nie mogę się ruszać. Dobra, w takim razie niestety musimy sobie podlecieć jeszcze raz tutaj. Sprawdźmy, jakie obrażenia dostał nasz Steve. No w sumie nic tutaj nie oberwał, tylko jedynie troszeczkę w nóżkę. Więc śmiesznie, okej. Patrzcie, on jest gotowy na kolejne wjechanie w niego autem, widzicie? Przygotował sobie kill-off. No to co? Weźmy sobie może... Ojejku, co to jest? Co to jest? Jakiś buldożer ogromny. Ja nie mogę, dobra, zostawmy go na później. Wjedźmy sobie zwykłym autkiem może. Takie, o, niebieskie, to mój kolor. Dawajcie, ono będzie mega szybkie. To może unikniemy tego wjazdu kill-offem, uwaga. Uwaga, uwaga. Nie no, co jest, drugi raz? Nie no, przepraszam cię, Steve. Nie, to musi być coś lepszego. Musimy czymś lepszym wjechać. Może jakąś ogromną ciężarówką, tak. O, busem szkolnym, dawajcie, busem szkolnym sobie w niego wjedziemy, pyk. Bierzemy takiego ogromnego busa. Ojejku, ja zaraz go rozwalę. Nie zdążę nim w ogóle wjechać. O, dobra, podjeżdżamy sobie tutaj. Zostawcie oczywiście łapeczkę oraz subskrypcję i napiszcie, co mamy rozwalać w kolejnym odcinku, jaką postać. A my ruszamy, słuchajcie. I on przygotował sobie znowu kill-off. Jest, dobra, rozwaliliśmy mu troszeczkę więcej tym razem, widzowie. Spójrzcie, ale mocne, ale to robi wrażenie. O i patrzcie, nawet troszeczkę tutaj dostało mu się. Weźmy sobie może teraz, co by sobie tutaj wziąć? Czołg, o, na pewno z czołgiem uda nam się rozwalić tego minecraftowego Steve'a. Więc nawróćmy sobie tutaj, o, dobra, może sobie rozpędzę się bardziej. Podjadę sobie tutaj z tyłu. Czołg ma również taką opcję, że może strzelać, spójrzcie. Wybierzemy i patrz, w ręce dostanie. Pyk! Wow! Spójrzcie! Ej, wkurzył się minecraftowy Steve. Spatrzcie, wkurzył się, bo dostał w rękę, widzicie? Jeszcze raz. Boom! Ale dostał drugi raz w rękę, spójrzcie. Jego prawa ręka jest mocno oberwała. Dobra, to co? Ruszamy po raz kolejny. Tylko zanim wjedziemy, chciałbym podziękować bardzo osobie, która zrobiła dla mnie tą mapkę. Link do jej kanału macie na dole w opisie, więc możecie sobie sprawdzić. Bardzo fajnie przygotowane mapki i chce mi się w nie wjeżdżać. Więc teraz wjedźmy sobie takim ogromnym czołgiem i... BOOM! Zdążyliśmy! Słuchajcie, o ja nie mogę, co tu się odwaliło. O! Słuchajcie, nic z tego czołgu nie zostało, widzieliście? Ale jazda, patrzcie, oberwał, w końcu minecraftowy Steve oberwał. Patrzcie, dostał już dosyć mocno w nogi. Nic jeszcze nie trafiliśmy mu w twarz, ale spokojnie, pracujemy nad tym, żeby właśnie mu walnąć mega mocno w twarz. Myślę, że musimy troszeczkę w lewo skręcić, jak będziemy w niego wjeżdżać. To co, bierzemy betoniarę? Tak, let's go betoniarą. Coś czuję, że takie właśnie masywne pojazdy mają większą szansę na rozwalanie go. Więc, ojejku, co jest grane? Ona aż podskoczyła, ta betoniara. Widzicie, jak ona podskakuje? Co tu się odwala? Ona ma takie przyspieszenie. Ej, no nie mogę nią manewrować, widzowie. Może to przez to, że cementu ma jakoś mega dużo i nie jesteśmy w stanie... O, musimy powoli jechać. Ja nie mogę! Co tu się odwaliło? Co tu się odwaliło? Dobra, biorę wyścigówę i coś czuję, że wyścigówą będzie dużo łatwiej. Bo jest mała, sprawna, szybka. I słuchajcie, wycelujemy troszeczkę w lewo. O, to jest dobry kąt, dobra. Ruszamy, słuchajcie, ruszamy. Słuchajcie, i ciekawe, czy zdąży nas. Nie zdążył nas, patrzcie. O, przejechaliśmy na drugą stronę. Ale super, dobra, sprawdźmy obrażenia. Sprawdźmy obrażenia. W końcu Minecraft Steve oberwał. O, ale patrz, na drugą stronę przeleciało, dosłownie tak w szyję dostał. Pięknie, tylko jednak autko jest za małe, tutaj potrzebujemy czegoś większego. Tutaj potrzebujemy
ciężarówy. Może ciężarówa nie będzie jakaś mega szybka, ale coś czuję, że zrobi rozróbę, co nie? Dobra. Trzeba tutaj sobie wyjechać. Patrzcie, jak rozwaliła to auto. Nieźle, nie? Dobra. Ruszamy, widzowie. Ruszamy, teraz pojedziemy. Też w lewo musimy wycelować, słuchajcie. Dobra. Ruszamy, ruszamy. Ruszamy. I ciekawe, czy... Jo! Nie zdążył! Nie zdążył, już nic nam nie zrobi tym kilofem. Spójrzcie. O! Dobra, nie oberwaliśmy na szczęście w ten tutaj zbiornik z paliwem. Ale spójrzcie, ten minecraftowy Steve jest już prawie rozwalony. Moim celem jest go totalnie zniszczyć. Moim celem jest w końcu walnąć w jego głowę. Mam nadzieję, że nam się to uda. Tylko w tym celu ja bym musiał wziąć... O, właśnie coś takiego, spójrzcie. Coś... O, albo coś takiego, to jest mega wysokie. Tak, tym myślę, że nam się uda walnąć go w głowę. To dawajcie, ej, no przejedź tutaj, mykszku. O, dobra, przejechał. Dobra, ruszamy. Oj, minecraftowy Steve się przygotował. Boom! Yes! 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 Mówiłem, że się uda! Minecraftowy Steve nie zdążył nas nawet walnąć. Spójrzcie! Udało nam się! Let's go! Dobra. Spójrzcie, dostał w twarz. O to nam właśnie chodziło, żeby Steve dostał w twarz. To co wy na to teraz, żeby koparą wjechać? Ja myślę, że właśnie takimi koparami powinniśmy wjeżdżać. Jest większa wtedy szansa na rozwałkę totalną. Dobra, pyk. Trzeba się tylko tutaj rozpędzić oczywiście jak zawsze. I słuchajcie, Steve teraz się zdenerwował. Patrzcie, po ostatnim razie Steve się zdenerwował. A, no to nieźle. Nieźle trafiłem tą. Ja, ale co ja zrobiłem, widzowie? Nieźle trafiłem tą koparą. No, nie jestem z siebie za bardzo zadowolony. Ale tutaj mamy kolejną koparę i coś czuję, że nią będzie nam lepiej szło. Ojejku, jak ona w ogóle wygląda. Ojejku, jak się nią steruje dziwnie. Musimy dobrze nią wycelować, bo coś czuję, że jak za szybko pojedziemy, to będziemy rozwaleni. Dobra. Oj, skręć w prawo. Dobra, jedź w prawo. Coś czuję, że będzie niedobrze, widzowie. Dobra, teraz! 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 Nie! Ale dramat. Ale dramat, powiem wam, to było strasznie słabe. Ale teraz weźmiemy tą tutaj ciężarówę. Tamto nawet nie zdążyło tam podjechać. Okej. Coś czuję, że tym możemy dać radę. Ale jest, ale pięknie wykręciłem. Ale pięknie wykręciłem. Lecimy, lecimy. Oj, minecraftowy Steve'ie. Nie denerwuj się, ja celuję i tak w lewo. I nic mi nie zrobiłeś, Steve. Ej, czemu wyszedłem? Czemu wyszedłem? Proszę nie. Ej, rozwaliłem już mu kawał ręki, widzicie? Kawał jego prawej ręki. Ej, a gdybym rozwalił jego właśnie tutaj, jego lewą rękę. Dobra, mam pomysł, wjedziemy tym buldożerem ogromnym. Ciekawe, czy nim się w ogóle da tam dojechać. Uwaga. Dobra, mamy to. Co to jest? Dobra, ej, to jest szybkie. Patrz, jakie to jest szybkie. Patrz, jakie to jest. Wow, wow. Ale wjechaliśmy, patrz na to. Przejedziemy przez drugą stronę. Steve'owi się to nie podoba. Wow, ale tu odwaliliśmy. Uwaga, i teraz, czy spadniemy na jakiś. Nie, nie spadliśmy, dobra, dawajcie, wjedziemy na coś. Boom! Ale to było ogromne, słuchajcie. To był najlepszy pojazd, zrobił największą masakrę. Więc to mi się najbardziej podobało. No mega mocne, patrz, z naszego Steve'a praktycznie nic nie zostało. Czy on w ogóle jeszcze przeżyje? Słuchajcie, wydaje mi się, że ten minecraftowy Steve zaraz może stracić głowę, jak w niego wjedziemy. O, właśnie tym. O, właśnie tym, dawajcie. Dawajcie go, pyk. Wjeżdżamy w niego. To będzie, widzowie. O, już widzę, że minecraftowy Steve się denerwuje. Let's go, let's go. Nie martw się, Steve, nie martw się. Aaa, jest, jest. O, trafiłem, ale nie jakoś mega mocno, co nie? Dobra, wjedźmy sobie w jakieś ten. Ale to jest potężne, słuchajcie. Rozwala całe auto. Dobra, wychodzimy z powrotem tutaj. Z czym możemy jeszcze w niego wjechać? O, tym dużym busem. Coś czuję, że on też go rozwali. Pyk, chodzimy. Dawajcie, ale to jest prędkość, słuchajcie. Jaką to ma prędkość? Ja nie sądziłem, że to jest takie szybkie. Dobra, myślę, że rozpędzenie wystarczy. Dobra, Steve, jesteś gotowy? Ej, czekaj, czy on się poddał? Steve, poddałeś się? Dobra, wjeżdżamy w takim razie w ciebie, Steve. Wjeżdżamy w ciebie, boom! Wjazd, potężny wjazd. Oj, 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 oj. Czy jeszcze go tutaj rozwalimy do końca? Patrzcie, zaparkujemy na nim. Patrzcie. Zaparkowaliśmy? Elo! Fajne miejsce do zaparkowania, Steve. Podoba ci się to? Oj, chyba nie za bardzo. Patrzcie, on prawie dosłownie tą główkę stracił. Wjedźmy jeszcze jakimiś ciężarówkami w niego. Ale fajna zabawa, widzowie. Uwielbiam wjeżdżać w takie właśnie postacie u minecraftowego Steve'a. Dawajcie, pyk. I ruszam. Ej, Steve już się chyba poddał. Dawajcie, zrywamy jego rękę.
Ej, co jest grane? On tam jest niemożliwy do rozwalenia? Widzowie, Steve tam jest niemożliwy do rozwalenia, więc nic mu nie zrobimy w jego prawą rękę. A szkoda, bo myślałem, że mu ją oderwiemy. To co tutaj jeszcze jest ciekawego do wykorzystania? Dużo kopar. Może weźmy sobie... O, właśnie, to! Co to jest? Jakiś czołg ogromny? Nie, to jest... To jest jakaś normalnie wojskowa ciężarówka. Dawajcie tą wojskową ciężarówką. Ole, ona rozwala wszystko, dobra. I coś czuję, że to będzie mocny wjazd. Czekaj, czy on się przygotował? Wow! Wow! Ona wybuchła! Okej, wysiadam. Wysiadam, bo mam mega lagi. Co tu się wydarzyło, widzowie? Co tu się wydarzyło z biednym Steve'em? Słuchajcie, patrzcie, ile odłamków z niego leci. Steve został już praktycznie rozwalony w całości. Nic praktycznie z niego nie zostało. No, biedny Steve, ale mam lagi teraz przez ciebie, Steve. Ciekawe, czy te lagi w ogóle przestaną jakby działać, co nie? W sensie, że się skończą. Może walnijmy sobie... O, tym mam pomysł sobie walnąć. Pyk, 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 pyk. Oj, chyba nie podoba się to Steve'owi. Pyk. Przepraszam cię, Steve, rzucę jeszcze trzeci TNT, czekaj. O, pyk, co to jest? To jest TNT? Tak, to jest takie TNT, patrzcie. Pyk. Okej, okay. Potężne to było, no. Albo takie TNT jeszcze mogę rzucić. Nie da się tym rzucić. A, bo to jest nierzucalne, to jest tylko rzucalne. Ho, ho, wow. Prawie rozwaliliśmy już kompletnie całego Steve'a. Dobra, to widzowie, w takim razie, czym by tu w niego wjechać kolejnym? Coś czuję, że to rozwali mega mocno naszego Steve'a. Chociaż wydaje mi się, że już są takie lagi, że on został całkowicie rozwalony. Nie wiem, są mega lagi i nie jestem w stanie nic już zrobić. O, patrz, 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 wjeżdżamy w niego. Dawajcie, wjeżdżamy. Rozpęd. Bierzemy rozpęd. Ej, on, czy on się poddał? Jo! Boom! Ej, coś, nie mogę na drugą stronę przejechać przez niego. Widzowie. Aaaa, nie! No i se spadłem, widzowie. Spadłem se. Ale śmiesznie to wygląda! Ten Steve naprawdę jest mocny. Mam pomysł, odetnę jego rękę. Czekajcie, w jaki sposób by tutaj to zrobić? Musiałbym... O, dobra, ma pomysł. Pyk, postawimy tutaj troszeczkę TNT. Dobra, uwaga. Wow, ale wybuchło. Dobra, to rzućmy jeszcze tutaj troszeczkę TNT. Pyk, okej. I to powinno ostro odłamać jego rękę. Czekajcie, jeszcze troszeczkę tutaj TNT. Chcemy odłamać mu rękę. Pyk, pyk, pyk. Okej, okej, dawaj. No co jest z tą ręką? Gdzie ona się jeszcze trzyma? A tutaj. Dobra. To tutaj jeszcze ci ją zostawiamy. Pyk, pyk, pyk. Dobra. To już powinien być koniec, słuchajcie. Nadal się trzyma ta ręka? Na czym ona się trzyma? Czekajcie, pyk. O, jeszcze to. Pyk. Uwaga. Uwaga. Tak! Odłamałem jego rękę. Spójrzcie. Steve został bez ręki. Ej, na czym on się tutaj trzyma? Co jest grane? A, to leciutko opada, widzicie? Tak lekko opada, tutaj jest na czymś podtrzymywane. Musimy to przesunąć, ej! Uwięziło mnie to. Dobra, musimy tą rękę mu przesunąć. Ale jazda! Jego tylko prawa strona została, w sensie jego lewa. Jego, bo to jest jego. Dawajcie, o ja nie mogę! Tok, 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 tok. Widzowie, najpierw weźmy sobie ten autokar jeszcze. Dobra, pyk. Tym autokarem sobie w niego wjedziemy. Ojojojojoj, wyhamuj, wyhamuj, wyhamuj. Ojejku, jejku, jejku, przepraszam, że tak cię obiłem. Autokarze, drogi. Ale to ma, ale to ma fulla, let's go. Wow. Patrz na to. Wow. Właśnie dla takich momentów żyję, nie? Właśnie dla takich momentów żyję. Ej, Steve, szczęśliwy jesteś? Ale mam lagi od ciebie, Steve. Dobra, widzowie, mam pomysł, robimy restart, bo tamten Steve już jest taki, że nie da się z lagami grać. Ale mam pomysł. Została nam najmocniejsza ciężarówka na świecie. Ciężarówka tak zwana wybuchowa. No i Steve ma nową energię z tego, co widzę. Ale pytanie, czy ja tu... O nie, widzowie, muszę troszeczkę przetransportować tego zioma. Dobra. Uj, ja wjechałem w inne auta. Ojejku, współczuję. Zielone, zielone. Robię sobie zielone. Boom. O, sorry. Ej, proszę mnie opuścić. O nie. Niestety, widzowie, ale ta ciężarowa jest chyba nie do wyjechania. Oj. Spróbujmy jeszcze raz wyjechać, ale tym razem z nitrem. Uwaga. Nie, z nitrem się nic nie da. Spójrzcie. Ta ciężarowa jest chyba nie do wyjechania. Tak. Nie da się nią wyjechać. A, szkoda, bo słuchajcie, ta ciężarówka miała dodatkową moc. Oj, nie działa coś, czekajcie. O, patrzcie na to, patrz. No nie, błagam, teraz zadziałaj. Co? Nic się nie wydarzyło? Dobra, sprawdźmy teraz, czy to wybuchnie. Uwaga.
O, właśnie tak, wybuchło. Dobra, no tamta ciężarowa miała mega moc wybuchania, więc była w stanie rozwalić całego tego Steve'a właśnie wjeżdżając tylko w niego. Ale wjedźmy sobie za to inną ciężarową, właśnie tą. Ej, przecież my mamy czołg jeszcze. Dobra, ej, no byczku, Steve, zostaw mnie. Co jest, co ty mi zrobił, Steve? Przestań mnie tak traktować. Oj, dobra, przeżyłem na szczęście. Okej, chodźmy sobie jeszcze raz tutaj. I teraz sobie wjedźmy w niego. No, przesuńmy, no. Nie mogę przez to wyjść. Czołgiem, czołgiem. Właśnie tak, i ten czołg, mam plan na niego. Mam plan, podjedziemy sobie w taki sposób od boku. O, patrzcie, pyk. Czy widać to? O, widać, boom. Ale walnąłem, o, nie spodobało się to Steve'owi. Dawajcie, nawalamy w niego. Nawalamy w niego. Boom. Ale ta ręka jego jest obijana. A dawajcie, rozwalimy mu troszeczkę twarzy. O, właśnie, bo ostatnio nie rozwaliliśmy mu jakoś mega mocno tej twarzy. Więc teraz, a może rękę mu rozwalimy w ten sposób, patrzcie. Dawaj, o. Jest! A nie, troszeczkę mu tylko rozwaliłem. Ale mu rozwalam. Oj, się wkurza, patrzcie. Wkurza się Minecraft Steve. Ale mu rozwalam, dawajcie twarz. Pyk, pyk, pyk. Ja nie mogę, ale rozwałka. Widzowie, patrzcie, jaka rozwałka. Nic z tej twarzy nie zostanie. Głowę mu całą rozwalimy. Patrzcie, powinno być już na wylot. Ja nie mogę, jak ten czołg w niego nawala. Tak. Już jest na wylot, widzowie. Już jest na wylot. Dobra, to co? Teraz by przydało się w niego wjechać. Uwaga. Boom. I wjechaliśmy. I jeszcze w głowę tu rozwalamy mu. Patrz, od środka. Od środka będziemy mu głowę rozwalać. O nie. A, skończyły mi się chyba te. Ajajaj, skończyły mi się niestety wszystkie wybuchy. Patrzcie, co czołg zrobił z naszym Minecraft Steve'em. Jeden czołg, ale totalnie rozwalił, co nie? A teraz wjedźmy sobie jeszcze raz tym ogromnym, nie wiem co to jest, buldożer jakiś. Jak to w ogóle wygląda? Takie coś jest naprawdę w życiu realnym dostępne? Ojejku, ojejku, nie! 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 Wow! Wow! Co jest grane? Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Mamy tutaj jeszcze inne wojskowe pojazdy, takie. Ojejku! Łocie, panie! Patrzcie, jak to nawala. Dobra, wycelujmy w głowę. Ojejku, jejku, jejku, jejku. Nie doleciało. Ajajaj, dobra, jeszcze raz. Ale i tak, nie, no tam blisko doleciało prawie. Dobra, pyk. Ole, to jest mocne. Dawajcie, nawalamy tym. Patrzcie. Ale to obrywa, dobra, dobra, dawajcie. Walniemy tym, dolecimy tam? Doleciliśmy, doleciliśmy. Pyk, pyk, pyk. Ojejku, jejku, jak... Ej! Jest! Jest! Oderwałem mu rękę! Mission completed, widzowie! Oderwałem mu rękę z kill-offem. Już się, Steve, nie obronisz! Już jest po tobie! Teraz mogę dosłownie wjeżdżać w ciebie wszystkim i nic już nie zrobisz, byku! Let's go! Dobra, pyk! Jedźmy sobie takim tutaj, o! Właśnie autobusem w ciebie wjedziemy. I w twoją prawą stronę wjadę, tak żeby ci głowa odpadła, uwaga! Uwaga! Boom! Patrzcie, jak wjechałem w niego, idealnie w prawą stronę. Została dosłownie końcówka, żeby mu tutaj głowę oderwać. Na czym ta głowa się trzyma? No na tym tutaj dosłownie ostatnim kawałeczku. Więc wjedziemy czymś kolejnym, żeby właśnie mu tą głowę oderwać. Zobaczymy, jak Steve traci głowę. Nie wiem, czemu mi się to tak podoba, ale jest to niesamowite. Lecimy, lecimy, Steve, już po tobie. O nie, co to było? Coś mi tu przeszkodziło. Dobra, muszę dobrze wycelować. Jest! Jest! Nie, nie. Nie, nie wycelowałem dobrze, widzowie. Jeszcze troszeczkę mi tutaj zostało. Może czymś większym w niego wjedziemy. O, właśnie tym, słuchajcie. Tak, tym wjedziemy. I widzowie, Steve już nie będzie miał szans. Jego głowa zostanie powieszona u mnie na ścianie. O, let's go. Dobra, pyk, pyk, co ja gadam w ogóle. Okej, okej. I teraz muszę dobrze Chyba jest dobrze, chyba jest dobrze. Ruszamy, ruszamy. Nie, to troszeczkę skręca na samym końcu. O, o, jest! Jest, widzowie! Steve stracił głowę, spójrzcie. Steve stracił głowę. Co tu się dzieje teraz z tą głową, widzowie, powiedzcie mi. Ale mam lagi, ale mam lagi. Ja nie wiem, co tu się dzieje. Patrzcie, ta głowa ledwo żyje. Co jest zgrane? Co się stało ze Steve'em? Co się stało ze Steve'em? Steve, co się z tobą dzieje? Skąd to zwątpienie? Steve, co tutaj się dzieje? Steve, co ty robisz, Steve? Czemu taki jesteś zamyślony?
Ale śmiesznie, widzowie. Mam takie lagi, że jest jakaś masakra. Mam pomysł. Walnijmy w niego asteroidą jeszcze. Dobra, walimy asteroidę. Uwaga, zaraz się przebije przez to. Uwaga, dawajcie. Tak, leci. Wow! O ja, asteroida w to walna. Nic nie widzę. Chyba zepsułem komputer. Zostawcie łapkę dla komputera oczywiście, widzowie. Tak, bo to się przyda oczywiście. Ja walec. O, dobra, skończyły w końcu uderzać te te asteroidy. Ale widzowie, nic chyba ze Steve'a nie zostało. Coś czuję, że jak ten dym opadnie, to nie będzie co zbierać. Ej, kawałek jego głowy został. Spójrzcie, dym opadł i to zostało z naszego minecraftowego Steve'a. Nie wiem, to wygląda jakby on był mega niski i nie miał całej twarzy. Okej, czyli tak jak powinien wyglądać. Jeszcze na samym końcu walniemy sobie w niego rakietą mocniejszą. Uwaga! Słyszeliście to? O ja wale! Co tu? Co tu się stało? Okej, okej, widzowie. Teraz to już kompletnie nie ma co zbierać z niego. O, cię kręcę. Biedny Minecraft Steve. Nic z niego nie zostało. I wiecie co? I powiem wam tak. Biedny mój komputer. Zostawcie łapeczkę dla komputera. Tutaj macie dwa inne filmy, które również mogą wam się spodobać, więc klikajcie tutaj lub tutaj. I jak mówiłem, zapraszam do opisu, ponieważ tam jest twórca tej mapki i on ma również inne mapki, które możecie sobie obejrzeć, jak również on wjeżdża. Więc polecam, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Elo, pu!